Chętnie pójdę to zobaczyć. Co? Do czego jej potrzebujesz? Gdzie się pali? Zawsze chciałem go zobaczyć z bliska. Dzięki. To proste. Możesz podejść do nich tak blisko, jak tylko to możliwe. Owady, które chcę obejrzeć, nie są pochliwe. Przybliż się do nich i złapię za pomocą siatki. No cóż, rzucę okiem. W porządku. Myślę, że teraz już wiem wystarczająco wiele na temat tej wyspy. Tak, myślę, że w piątkę uda nam się to zrobić. Nie mogę go znaleźć. Zabawne, przecież jeszcze niedawno go miałem. Tak więc, gdy znowu poczujesz się lepiej, rozejrzyj się nieco po wyspie. Może wieczorem, gdy za dużo wypije, zapomni o swoim lęku wysokości. Jednak z pewnością nie będzie to dla niego zbyt miłe. Jeśli przegrasz, będziesz musiał mi przynieść... Kto? Ja? Nie, który zazwyczaj siedzi na tamtej skale. Widziałem dokładnie, jak podkradał się do domu. Cóż, nie cieszyłem się dobrą sławą w Korinis. Miałem kłopoty z ludźmi Hagena. Poza tym po prostu nie podobało mi się to miasto. Dlatego przybyłem tutaj. Teleportacja nie jest dziecięcą zabawą. Muszę dowiedzieć się wszystkiego o tym teleporcie, zanim go aktywujemy. Podobno skompletowany zestaw polepszy któryś z atrybutów właściciela. Nie, w koło leży jeszcze sporo rzeczy. O, co? Jakim cudem się tutaj znalazłem? Wygląda mi to na jakiś rodzaj teleportu. Wydaje mi się również, że jest on nieaktywowany. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na ten temat. Hej, znowu się spotykamy. Człowiecze z krwi i kości. Wygląda na to, że nie będziesz w stanie przejść przez te kolce, prawda? No dobra, może jest nieco koślawy i nie wygląda stabilnie. Ale jakie to ma znaczenie? Nie jest to zbyt... niebezpieczne? Chodzi o to stare tomisko. Nie ma w nim nic interesującego. Jeśli chcesz, możesz je wziąć. Cóż, zbierzmy najlepiej wszystkie łupy, następnie znikajmy stąd tak szybko, jak tylko to możliwe. Dobrze, porozmawiam z nim. Mógłbyś mnie nauczyć jakiejś hipnotyzującej muzyki? To co robimy teraz? Na górze, w okolicy naszego obozu, znalazłem dosyć nietypowy przedmiot. Jasne, chętnie ci pomogę. Wow, wygląda to na jakiś skarbiec.